Cześć, Mateusz z tej strony. Nie było mnie tylko chwilę i już tyle zdążyło się wydarzyć. No dobra, może trochę dłużej niż chwilę. Co nie zmienia faktu, że stało się, co się stało. Po ponad 10 latach od ujrzenia okrojonego odcinka i ponad 27 lat od momentu jego ukończenia, w końcu na światło dzienne wyciekł w całości odcinek Playing Cards, czyli dobrze nam znane karty. W tym filmie nie zamierzam skupić się na całej tej sytuacji. W związku z tym wydarzeniem, które już wydarzyło się trochę czasu temu i w związku z tym, w jak dobrej jakości odcinek jest teraz dostępny, chciałbym bliżej się mu przyjrzeć i przeanalizować najciekawsze rekwizyty pochodzące z innych odcinków i omówić parę ciekawostek i faktów dotyczących tego odcinka. Nie przedłużając, zaczynajmy! Sekwencja Nowe Drzwi nie zawiera dialogów. 14 lipca 2020 roku użytkownik Ensukli udostępnił tę sekwencję, którą zgrał z serii kaset English Top 7 CN Talk. W tej wersji Pat i Matt posiadali angielskie dialogi. Hi Pat, it's me. Please lend me a hammer. Gdyż celem kaset była nauka języka angielskiego dla najmłodszych. Jednak głosów sąsiadom nie udzielili aktorzy z odcinka Karty, a udzielili ich aktorzy koreańscy, którzy dubbingowali wcześniej wszystkie odcinki od 1 do 49. Get water with this bucket. Give me a light. W mieszkaniu Pata za drzwiami możemy dostrzec deskę windsurfingową, użytą wcześniej w odcinku Windsurfing. W tym momencie na ułamek sekundy możemy zobaczyć pewną plamę, pochodzącą zapewne z zabrudzonej taśmy. Nie mówię tego bez powodu, ponieważ identyczna plama pojawiła się w wersji z koreańskiej kasety, co może oznaczać, że materiał pochodzi prawdopodobnie z tego samego źródła. Oh, I have an idea. W mieszkaniu Pata na ścianie wisi latawiec. Został on wcześniej użyty w jednym z odcinków innego serialu stworzonego przez Lubomira Benesza pod tytułem Jaja i Paja. Na biblioteczce stoją figurki Pata i Mata. Są to oryginalne figurki, które sprzedawane były w Czechach w tamtych czasach. Sąsiedzi nawet grali nimi w szachy na tym zdjęciu. Później powstały jeszcze reedycje tych figurek, dostosowane do nowego wyglądu sąsiadów. Co ciekawe, też mam jednego takiego Mata. Kiedyś miałem dwóch, miałem Pata i Mata, figurki. Te same, tylko wtedy tyle się nimi bawiłem, że zeszła z nich farba, potem jeszcze się gdzieś zgubiły, absolutnie nie mam pojęcia, gdzie one są. I potem jakiś czas później kupiłem właśnie tego Mata tutaj i w sumie do dzisiaj mi on został. No, mam nadzieję, że kiedyś Pata mi się też uda dorwać gdzieś. Na ścianie wisi obraz Mata łowiącego ryby. Postać Mata z tego obrazu została użyta później w menu IFDVD, wydanego w 1999 roku. Gdy kamera szybko się porusza, możemy dostrzec na ścianie obraz Mony Lizy, użyty wcześniej w odcinku Save z 1994 roku. Prócz niego jest kilka innych obrazów, m.in. obraz przedstawiający Wallace'a i Gromita oraz jeden z obrazów Pata i Mata, pochodzący ze zdjęcia promocyjnego przedstawiającego sąsiadów robiących sobie fałszywe zdjęcia z podróży, na tle wielu znanych miejsc, takich jak wieża Eiffla, Tower Bridge, Wyspa Wielkanocna i Taj Mahal. Zdjęcie to było w Polsce wykorzystywane na wielu okładkach płyt DVD i VCD. We did it! Nowa czołówka, która następuje po sekwencji Nowych Drzwi, mogła, ale nie musiała, być inspirowana czołówką jednego z filmów Wallace'a i Gromita pod tytułem Wściekłe gacie. Wściekłe gacie. Użyto tej samej czcionki, jaką później wykorzystano na IFDVD. W tle również słyszymy nigdy wcześniej nie słyszaną kompozycję Petra Skoumala. W telewizji Matt ogląda film z gościnnym występem Tomasza Hanaka, czeskiego aktora i komika, który tak samo jak Pat i Matt w tym odcinku usiłuje pokonać muchę i więzi ją w lufie pistoletu. A za Mattem stoi wieszak, prawdopodobnie z odcinka Dach. W tej scenie o ścianę oparte są kije z odcinka Billard. A za Patem można dostrzec radio, które było już użyte w takich odcinkach jak Warsztat czy Usterka. Na ścianie wisi obraz inspirowany prawdopodobnie takim samym obrazem pochodzącym z Simpsonów. A sąsiedzi siedzą na krzesłach użytych wcześniej w odcinku na przykład Malowanie. Warto też byłoby wspomnieć o aktorach głosowych. Dawid Nykl, z pochodzenia czeski, ale tak naprawdę kanadyjski aktor, znany na przykład z roli Radka Zelenki z serialu Gwiezdne Wrota Atlantyda. You should come hide with me, it's safe. I can't have to keep looking. Fine, suit yourself, you'll get yourself killed, I don't care. O, nawet MacGyver przewija się w tym serialu. No nieźle. Excellent.
Gdy dostał propozycję zagrania roli Pata, no cóż, nie był tym zachwycony. Chcieli zrobić coś, co uważam za kompletnie śmieszne. Angielską wersję, w której mieli mówić. Chcieli sprzedać Pata i Mata do Anglii. Ich mówienie jest całkowicie sprzeczne ze wszystkim. To jest absurdalne. Wtedy to zostało zdubbingowane, jednak wersja, która weszła do produkcji, nigdy nie została wyemitowana. Dzięki Bogu. Mimo wszystko jego gra aktorska została moim zdaniem wykonana na piątkę. Now I've got you. Now you're gonna pay. Natomiast głos Mata należy do Petera Altona. James and Jenna Gunn approached their circle of successful friends. You're going about it all wrong. Voila. All your pest control needs in one place. Trochę mniej znanego aktora, jednak jak podaje IMDb, całkiem doświadczonego kamerzysty. Ale dobra, wracając do samego odcinka. Kiedy Matt zagląda w karty Pata, usta Pata zmieniają się na smutne i ten wyraz twarzy pozostaje z nim aż do scen w piwnicy, kiedy to usiłuje zabić muchy. Oh, I'm gonna get you. Jest to ostatni odcinek, w którym użyto techniki zmiennych wyrazy twarzy bohaterów. Wcześniej używano tej techniki tylko w pierwszych odcinkach serii Aieto i w pilotażowym epizodzie Kutiacy. W kilku scenach możemy dostrzec na ścianach obrazy Mata jako niemowlaka, a także obraz przedstawiający Mata albo jego ojca. Ciężko powiedzieć. I co ciekawe, niemowlę na tym obrazie ma widoczne pod czapką blond włosy. Dlaczego jako dorosły już ich nie posiada? Nie wiadomo. Ponownie, rekwizyt użyty wcześniej w serialu Jaja i Paja, tym razem jest to ciężarek. W szafie natomiast możemy dostrzec czapki Mata z serii Kratki Film z lat 1989 do 1990. Znaleźć możemy również parę kolejnych rekwizytów, takich jak czerwona piła łańcuchowa, z takich odcinków jak Woda czy Budka oraz odnowione czerwone wiadro z odcinka Windsurfing. Tutaj nie jestem pewien, ale mam wrażenie, że jest to to samo wiadro, które było użyte wcześniej w odcinku Tapety. Z tym, że zostało ono później odnowione, między innymi wnętrze zostało pomalowane na biało. Ale to tylko moja teoria. What about the cards? Just like a kid. W późniejszej scenie można dostrzec kolejne ciekawe rekwizyty, takie jak dwie żółte kaczki, które były użyte w odcinku Łyżwy czy Akwarium. Odnośnie rekwizytów kaczek, to możliwe, że jedna z nich powróci w jednym z nadchodzących odcinków na wsi. Do tego w szafce w tle widać kapcie, użyte wcześniej w Jaji i Paji, oraz czerwono-biała piłka, również używana w Jaji i Paji, ale także w odcinku Save. Do tego na wieszaku wiszą rękawice bokserskie z odcinka Herbatniki, które z tego co widzę po zdjęciach zakulisowych również wkrótce powrócą. No i jest też stara tarka do prania z odcinka Wielkie Pranie i kilof z wielu różnych odcinków. Ciężko mi stwierdzić, czy to ten sam rekwizyt. No i póki Pat spada do piwnicy, w której czeka nas cała masa rekwizytów, to mamy trochę czasu, to opowiem wam kolejną ciekawostkę, której niektórzy mogą nie znać. Odcinek pierwotnie miał trwać 8 minut. Było to standardem dla reszty odcinków. Jednak ponieważ odcinek, jak i planowana cała nowa seria, miały być emitowane w Stanach Zjednoczonych, postanowiono wydłużyć czas trwania odcinka do 12. Reżyser tego odcinka, Franciszek Wasza, twierdzi, że cała sekwencja scen w piwnicy została dodana, aby wydłużyć metraż epizodu. Tak samo jak sekwencja otwierająca. Więcej na ten temat mogliście usłyszeć w moim icebergu o sąsiadach, a my tymczasem wracamy do piwnicy. Zatem pierwsze, co rzuca nam się w oczy, jest to stara lutlampa, pojawiająca się w grillu. Twórcy nadal mają jej rekwizyt, nie wiem czemu nie jest już używana. Dalej mamy rower, prawdopodobnie Mata z odcinka Rowerzyści. Stoi on na skrzyni ze stołu bilardowego. Obok mamy też muszlę klozetową, użytą wcześniej we wspomnianym odcinku. W środku znajdują się łyżwy Mata z odcinka Łyżwiarze. Niżej mamy nocnik z jednego z odcinków Jaji i Paji pod tytułem Poklad. Oraz są też sanki, które też pojawiły się w Jaji i Paji. Na ścianie wisi sprężyna do ćwiczeń z odcinka Siłownia, z którego pochodzi też ta szafa. A na niej znajduje się czerpak murarski z odcinka Dach i z tego zdjęcia. Z odcinka Dach pochodzi również ten stojak. Jest stary wózek dziecięcy z odcinków takich jak Ogród czy Lotniarze. Znajdująca się w nim rura, myślę, że jest z odcinka Meble. Oczywiście pralka z odcinków Wielkie Pranie i pralka. Na pralce leży odwrócony taboret z odcinka Wielkie Pranie oraz wisi na nim kratka, która przewinęła się w odcinku Siłownia. Dalej mamy książkę, którą Matt czytał w odcinku Letniarze. Grzałkę z odcinków Krzyżówka i Usterka, a stoi ona na jednej ze skrzyń z odcinka Budka. Konewka prawdopodobnie pochodzi z dachu. Na wieszaku wisi kukiełka z odcinka Usterka, a na regale stoi butelka, która wierzę, że pochodzi z odcinka pilotażowego, ale nie mam ku temu pewności. Pod regałem natomiast coś niespotykanego, bo leżą głowy sąsiadów ulepione z plasteliny. Nie mam pojęcia, po co sąsiedzi mieliby je tam trzymać, no chyba, że o czymś nie wiemy.
No i na koniec na półce leży jedna z dwóch, co ciekawe, puszek po gulaszu. Jedna pojawiła się oczywiście w odcinku Tapety, a obie możemy zauważyć chociażby w odcinku Śniadania na trawie. Uff, to naprawdę sporo rekwizytów. No tak, zapomniałem wspomnieć, że to niebieskie wiadro pojawiło się już wiele razy, na przykład w windsurfingu czy w ogrodzie. Gdy patrzę na tą belkę w tle, to przypomina mi się to zdjęcie. Powstało ono oczywiście przed odcinkiem karty. Round the back, around my front, here they come. Okay, there you go. There you are. Okay, you grab that one there. Teraz zauważyłem, że ta figurka konia pojawiła się wcześniej w odcinku Dach, a stoi on na komodzie z odcinka Siłownia. W tym momencie w ripie z koreańskiej kasety był zauważalny przeskok. Coś w rodzaju błędu podczas ripowania kasety lub uszkodzonej taśmy. W wersji z negatywu nie uświadczymy takowego. Podobny przypadek, bardziej zauważalny, widoczny był w tej scenie. Dzięki negatywowi widzimy kilka klatek więcej, których przez ponad 10 lat nie widzieliśmy. No i przechodzimy do tej legendarnej sceny. Statuetka z Pegazem myślę, że jest głęboko zakorzenionym nawiązaniem do Pegaza z loga studia Jerzego Trinki. Podobne nawiązanie znalazłem w jednym z nowszych odcinków na odwrocie karty w odcinku Basen. Obraz sąsiadów, na którym zawisnął Matt, nie pojawił się w żadnym innym odcinku. Znaczy, rozumiem, dlaczego nie pojawił się w przyszłości, może dlatego, że został zniszczony. Jeszcze nie wspomniałem nic o telewizorze. Jest to rekwizyt używany w kilku wcześniejszych odcinkach, na przykład herbatniki. Nawet figurka z samolotem i pilot jest ten sam co w tym odcinku. No i oczywiście muszę się powtórzyć. Ten wzór na tapecie pojawił się później w menu iDVD oraz na okładce tej płyty. Obok Mata natomiast stoi krzesło z rynny oraz z drzewopłotu, które zresztą możemy zobaczyć w sekwencji otwierającej karty. Obraz wiszący na ścianie to zdjęcie pochodzące z filmu Charlie'ego Chaplina pod tytułem The Kid z 1921 roku. Swoją drogą spostrzegawcze oko, Marin. Teraz w sumie zobaczyłem tę szafkę w całości w tle i widzę, że jest to ta sama, która przewijała się w starszych odcinkach, na przykład w Łóżwiarzach. Zapomniałem wspomnieć cokolwiek o kontrowersji z czapką Mata. Jest to ostatni odcinek, w którym była używana czapka ze starym wzorem. Tutaj dla porównania. Co prawda stary model czapki użyty był jeszcze w reklamie Merkura oraz przewijał się w szafce w odcinku Łóżko, tak na głowie Mata już nigdy nie zagościł. Twórcy raz mówili, że zmiana czapki była spowodowana brakiem materiału do produkcji dodatkowych czapek, a raz, że bardziej podoba im się ten nowszy model. Więc cóż, szkoda. No i powraca klasyk, kowadło, pamiętające jeszcze czasy z odcinka Siłownia. Zatem przed nami można by rzec ikoniczna scena, mimo że odcinek nigdy nie został wydany, to jednak ikoniczna. That does it. That does it. And now. Oh, God, no. Jeśli przyjrzycie się klatka po klatce, możecie zauważyć, że Pat próbuje jeszcze się ratować i złapać za krawędź dziury, ale razem z tym jego kawałkiem podłogi spada do piwnicy. Więc, skoro sceny z Patem w piwnicy nie były pierwotnie w 8-minutowej wersji, scenografia, którą widzimy, pojawiła się tylko pod koniec. Jest to pierwsza wersja projektu piwnicy. Czym się różni, zapytacie? Za Patem możemy dostrzec nogi ze stołu bilardowego, które sąsiedzi przerobili na kręgle oraz bile. W drugiej wersji piwnicy w tym samym miejscu już ich nie ma. Tego garnka też. Ale muszę przyznać, że scenografię piwnicy odzerowano niemalże 1:1, zważając na fakt, że produkcja trwała na przełomie 2 lat w różnych odstępach. Dochodzimy więc do finałowego gestu. Let's have a game. And we'll play. All right. Yeah. That does it. Tutaj ciekawa rzecz, nie wiem czy to przypadek, czy cerowy zabieg, ale zdecydowana większość odcinków z lat 1989 do 1997 w ostatnim ujęciu zawiera ruch kamery, albo oddalenie, albo przybliżenie. Tutaj również karty nie są wyjątkiem. Zapewne to dlatego, że wszystkich tych odcinków kamerzystą jest Ivan Witt. Z pewnością jego ruchy kamery są unikatowe, moim zdaniem. No i każdy, kto oglądał oryginalny odcinek, a wcześniej znał wersję z VHS, ten od razu zauważy, że wersja z kasety była ucięta wraz z muzyką, a oryginał trwa dalej, ukazując sąsiadów w dziurze w podłodze. Witt ładnie wykorzystał tutaj metodę naturalnej ramki do zrobienia tego ujęcia. Jeszcze taka ciekawostka. Za pomocą sztucznej inteligencji możemy usunąć muzykę z tej sceny, dzięki czemu usłyszymy, co Pat i Matt mówią, bo w tej scenie muzyka gra dosyć głośno i ich trochę zagłusza. A motyw przewodni tego odcinka, który za każdym razem przerywany był przez muchę, w końcu może dobrzmieć do końca.
Lecz to nie koniec. W końcu, po tylu latach, świat może zobaczyć, jak wyglądały oryginalne kredyty do tego odcinka. Na tle zdemolowanego pokoju Matta możemy zobaczyć ponownie użytą czcionkę z czołówki i z Ive DVD oraz możemy usłyszeć nigdy wcześniej niesłyszaną wariację motywu przewodniego sąsiadów skomponowaną przez nieżyjącą już legendę Petra Skoumala. Tak, moja reakcja na to, że odcinek pochodzi z 1997, a nie 1998, była bardzo podobna. Choć mam teorię, że napisy pochodzą jeszcze z 8-minutowej wersji i nie zostały zaktualizowane. To by tłumaczyło, dlaczego casting nie został wpisany razem z resztą kredytów, ponieważ głosy zostały dodane później. Ale czy to prawda? Nie wiadomo. Podczas produkcji filmu żadna mucha nie ucierpiała. Jesteście tego pewni? A nie. Ona dalej żyje. Co? Jak to? Przecież sąsiedzi ją zabili! Nie, już ci mówię czemu. Jak popatrzysz się klatka po klatce, to zobaczysz, że mucha ucieka przed uderzeniem kowadła. Na wersji z VHS, ze względu na jakość, praktycznie tego nie da się zobaczyć. Ale mimo wszystko fajna niespodzianka dla 99% ludzi, którzy przez 10 lat nie wiedzieli o istnieniu takiej sceny. No, wygląda na to, że to by było na tyle. Przebyliśmy długą drogę, aby ujrzeć ten odcinek w oryginalnej formie, w dobrej jakości. Od dawna, widząc tonę starych rekwizytów, planowałem nagrać taki materiał, a wyjście oryginału na światło dzienne to świetna do tego okazja. Zwłaszcza, że w takiej jakości można dostrzec wiele nowych rzeczy. Zatem z tego miejsca ogromnie dziękuję Marinowi, że mogłem być jednym ze szczęśliwców w 2020 roku, który mógł ujrzeć tę wersję odcinka. To był prawdziwy zaszczyt. Tymczasem dziękuję wam, widzowie, za obejrzenie. Wiem, że nie było mnie długo i jakiś czas znowu może mnie nie być. Klasa maturalna, praca przez wakacje, wiecie jak jest. A zanim przystąpię do kontynuowania prac nad rysowanym odcinkiem, na horyzoncie jest jeszcze jeden mniejszy projekt do zrealizowania. Bądźcie czujni i oczekujcie mnie w swoim czasie. Do zobaczenia i... A je to!